zdecydowałem odpowiedź, bo mówię, Jacek ostatnio nas uraczył świetnym utworem literackim, ja chciałbym się odwdzięczyć. Mamy dla Jacka piosenkę. Zapraszamy, piosenkę. Czytam wam bardzo krótki list carycy Katarzyny do ambasadora Rosji w Warszawie zaraz przed zaborami. Po co? Po co? Istnieją różne narody, a w różnych narodach istnieją też różne przygody. Na przykład ta, ha, gdy Jacek opowiada różne opowieści dziwnej treści, to się w głowie myj nie mieści. Może Tomek wam to streści. Skąd wziąłeś ten zajebisty list? Na publice fejmie słychać tylko gwizd. A może czas? Ktoś tu myśli, że cię słucha, e? Jacek, co synowi, a jak niut w telewizji nawet mógł. Co jest grane, coś to cud, lecz na fejmie proszę cię, weź stary uspokój się. Przeczytałeś jakiś list, wyzywasz wszystkich od pili. Już każdy dosyć pierdolenia ma. Masz szalonego tu reportera i zamiast czytać długie listy ci w pierdol dostaniesz dziś ty. Tego się nie spodziewałem, Sylwek. Ja szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że widzowie słyszeli, no bo ja nie miałem odsłuchu i nic nie zrozumiałem. Też słabo słyszałem. No właśnie tutaj nie było nic.